Objawienia z La Lasalet to jedne z najbardziej znanych objawień zatwierdzonych przez Kościół, ale też jedne z najbardziej kontrowersyjnych. Jest mnóstwo opinii na ich temat. Co one sobie zawierają? Słyszałem mnóstwo takich historii: że to tam, już w Lasalet, Matka Boża mówiła, że Kościół upadnie, że Księża się zaprą wiary, że Watykan upadnie. Co jest prawdą? Poszukajmy wspólnie. Zapraszam Cię do tego, by przyjrzeć się tym objawieniom szczegółowo. Naszym przewodnikiem będzie książka Lasalet w świetle dokumentów źródłowych i magisterium kościoła, wydana no, przez by innego, jak nie przez Saletynów. To praca naukowa, to praca, która jest tak naprawdę zbiorem różnych artykułów podsumowujących dobre 100 lat badań nad La Salette. Zawiera porządny aparat krytyczny, źródła. Od najwcześniejszych źródeł, od tych pierwszych kilka miesięcy już po, po samych wydarzeniach mamy szczegółowe przesłuchania widzących wiele stron tych przesłuchań, ze szczególnikami nawet aż śmiesznymi. Bardzo dobra książka dla kogoś, kto chce naprawdę poznać, czym jest La Salette. Czym więc jest? jest? Przyjrzyjmy się. Jest rok 1846, 19 września. Dwoje pastuszków. Którzy poznali się kilka dni wcześniej. Są ubodzy, są wynajmowani przez gospodarzy do opieki nad bydłem, do wypasania bydła. Mają na imię Maksymin Żyro i Melania Kalwa. Maksymin ma 11 lat, Melania jest kilka lat starsza, 14,5. Moi drodzy, spotykają tego dnia płaczącą panią. Spotykają płaczącą panią, której na początku nie rozpoznają. Która płacze i tłumaczy, że płacze z powodu ludu, swojego ludu, bo robi wiele zła. Dwie rzeczy są złe. Po pierwsze, to bluźnierstwo, które się dzieje, i nieświętowanie niedzieli, brak poszanowania dnia świętego. Matka Boża płacze z tego powodu, że to bluźnierstwa, brak święcenia niedzieli pokazują brak wiary, pokazują. Tak naprawdę upadek moralności ludzi, życia duchowego, są skupieni na pracy, są skupieni na tym, by zarabiać, tylko na tym, co materialne, a przez to nie ma błogosławieństwa w ich życiu. Matka Boża jako lekarstwo mówi o nawróceniu, by zwrócić się do Boga całym sercem, by nawrócić serce, i wzywa obydwu pastuszków do tego, by powiedzieli to ludowi. Później mówi każdemu z nich osobno, Pewne wiadomości, które są tylko dla nich, dotyczące ich życia, które mają zachować tylko dla siebie do końca. Później będą te właśnie rzeczy nazwane tajemnicami. Moi drodzy, jak można by się spodziewać, te objawienia, ta historia wywołuje ogromne zainteresowanie. Już dość szybko są najpierw przesłuchani przez proboszcza, później powstaje komisja, biskupia, zostają. Dzieci bardzo szczegółowo przepytane przez różne osoby co do autentyczności wydarzenia. Bardzo szybko powstaje też piękny oddolny ruch pielgrzymkowy, ruch modlitwy, ruch, w którym ludzie zaczynają odpowiadać na to wezwanie Matki Bożej przez piękne nawrócenia. Powstają dość szybko też ruch kapłanów, którzy zaczynają zajmować się, opiekować tymi pielgrzymami. Zaczyna w ten sposób też podwaliny. Dzieła saletyńskiego powstawać. Moi drodzy, w, są badane te objawienia, i w 1951 roku biskup Grenoble, biskup De Bruja, który konsultuje się w tej sprawie, też dopytuje o pozwolenie Watykanu, zatwierdza: Pisze tak. Osądzamy, że objawienia Matki Bożej 19 września 1846 roku dwóm pastuszkom w Lasalet, Zawierają wszelkie przesłanki autentyczności. Piękne zatwierdzenie, piękne uznanie tego orędzia Matki Bożej do nas. Ale co ciekawe, już dwa miesiące później, bo w listopadzie, 16 listopada, biskup musi wydać kolejne oświadczenie, że misja pastuszków się skończyła i sprawa jest teraz w ręku kościoła. Biskup zaznacza, że zatwierdzone zatwierdzenie dotyczy tylko objawień z 1846 roku. Dlaczego biskup musi dodawać takie oświadczenia zaraz po tym, jak uznał objawienia? Jaki jest problem? Jaki problem już wtedy, 5 lat po objawieniach, jest, pojawia się wśród pastuszków, pojawia się wśród widzących? Moi drodzy, musimy przyjrzeć się, jakby historii życia, by zrozumieć, gdzie jest problem. Już w 1946 roku Melania zostaje umieszczona jako pensjonariuszka w klasztorze sióstr koło Grenoble. Ma tam szkołę, może się uczyć, ma duże możliwości, ale wzbudza też ogromne sensacje. Pojawiają się yy, osoby, które no, pielgrzymują do, do niej, jak do świętej. Mamy zapiski już z tamtego okresu, więc to są miesiące po objawieniach, że ludzie przyjeżdżają, siadają dookoła niej, ona w środku opowiada, traktują ją jak świętą. Dokładnie to samo spotkało kilkanaście lat wcześniej Bernadette Subiru, która broniła się przed tym, uciekła przed tym tłumem tych ludzi, tych, którzy z żądnych sensacji, którzy ją traktowali jak wyjątkową świętą, ucieka przed nimi do szkoły prowadzonej przez siostrę pensjonatu, a później do klasztoru. Melania nie ucieka. Melania jest dość mocno w to zaangażowana. I ci ludzie, którzy my otaczają, ta presja tych ludzi niestety jest spora. Mamy dość dużo świadec, że te osoby, wiele z nich żyło przy różnymi opowieściami. Była duża, silna grupa osób, która otaczała pastuszków, związana z ruchem takim politycznym, royalistów, którzy... Szukali potwierdzenia, że jeden z pretendował do tronu, który ogłaszał się za kogoś wyjątkowego jest z woli Bożej. Dla Francji danej ma zostać królem. Takie osoby otaczają Melanie i Maksymina. Co gorsza pojawiają się osoby, które uznają się za widzących też proroków, albo zafascynowanych różnymi proroctwami. Już w 1947 roku. Pojawiają się osoby, które dodają różne rzeczy do tych objawień z Lasalet. Mamy już dodatkowe takie pisma, które łączą trochę Lasalet, trochę już takich jakichś innych dziwacznych wizji. Wszystkie one są pełne apokaliptycznych historii, właśnie końców świata, upadków kościoła, upadków państw i kataklizmów. Moi drodzy, ten rozgłos, który otacza szczególnie Melanie, sprawia, że w 1947 roku, więc rok po objawieniach, dyrektorka tego pensjonatu dla sióstr, który prowadzonego przez siostry, pisze, mamy ten zapiskę, że martwi się, że ta sława, która ją otacza, może uczynić ją zrozumiałą, może, ją, może jej naprawdę zaszkodzić. Moi drodzy, w 1950 roku Melania wstępuje do klasztoru sióstr, wstępuje do sióstr, w których mieszkała. W 1951 roku zostają stwierdzone objawienia, ale też w 1951 roku kardynał Lionu, który jest nieprzychylny tym objawieniom, pisze do widzących, pisze do Melanii i do Maksymina, mówiąc, że papież żąda od nich, by spisali swoje tajemnice i przedstawili papieżowi. Nie było to prawdą. Tak przedstawił to sam kardynał Lionu. Dzieci to robią. Te tajemnice, te listy trafiają do papieża Piusa IX i papież, mm, mamy na to kilka świadectw, przy świadkach mówi, że nie ma w nich nic ciekawego. Nie ma w nic, co by zasługiwało na rangę tajemnicy. Przynajmniej przy kilku osobach tak się wypowiada. W 1954 roku biskup Grenoble nie zgadza się na to, by... Melania złożyła śluby wieczyste, tłumacząc, że nie jest dojrzała duchowo. Co gorsza, Melania angażuje się silnie politycznie, zaczyna wypowiadać się coraz bardziej, Jej aktywność jest coraz większa. I biskup w 1954 roku musi wydać instrukcję pastoralną. Instrukcję, w której mówi, że musimy rozdzielić Melanie z 1846 roku. I Melanie, która uległa wpływom różnych ludzi i która zaangażowana politycznie, mówi o dziwnych historiach związanych z masonerią, o zagrożeniach związanych z apokalipsą, która jest zaangażowana w grupy royalistyczne. I biskup mówi jasno: to nie jest prawda. Zatwierdzone są i objawienia Lasallec zawierają to, co było we wrześniu 1846 roku. Tego, co jest wszystkiego innego, czym pisze Melania, nie można łączyć z La To jest stanowisko biskupa, drugie już tak naprawdę, zobaczcie, kilka lat po objawieniu. Melania nie może zostać u sióstr, ale dostaje pozwolenie, by przenieść się do innych. Przenosi się do sióstr szarytek, które zajmują się ubogimi, tam wytrzymuje kilka tygodni, odchodzi od nich. Za e, rok wstępuje do Anglii, do... Tam też jest tylko 5 lat, po kilku latach lokalny biskup znowu musi ją upomnieć, musi zakazać jej publicznego opowiadania o proroctwach, zapowiedzi, znakach różnych nieszczęść, kataklizmów, bo robi wokół siebie ogromny szum i zamieszanie. Zostaje zwolniona ze ślubów po 5 latach, z tego klasztoru też tam nie wytrzymuje. Udaje się do Grecji, wstępuje do innego klasztoru, tam próbuje jakiś czas być. W międzyczasie próbuje do jeszcze jednych sióst, do Karmelu kolejnego. Wraca znowu do sióst z Marsylii. Zostaje po siedmiu latach bycia w zakonie zwolniona jako niezdatna. Jedzie do Włoch, ich na Neopolu, tam spisuje swoje wspomnienia. W 1973 roku je przedstawia. To jest jedna książka, jej życiorys, w którym przedstawia też siebie. Jako taką osobę naznaczoną przez Boga już od dzieciństwa, wyjątkową i szczególną. W międzyczasie w La Salette powstają zgromadzenia męskie i żeńskie. Melania pisze do biskupa, że Matka Boża jej objawiła to i że ona ma nadać nazwy tym zgromadzeniom i instrukcje. Konstytucje ma dla niej gotowe. Biskup lokalny się nie zgadza, tłumacząc, że to są inicjatywy, które powstały pod jego opieką i one już mają swoją strukturę. Melania się z tym nie zgadza, odwołuje się do papieża. Papież się z nią spotyka, ale z jej argumentami się nie zgadza. Melania spisuje w 1979 roku swoją książkę o objawieniach, bardzo ważna, jakby podsumowuje wszystkie te teorie spiskowe, którymi żyła przez lata. Pisze książkę, która jest często źródłem dla wielu późniejszych teorii spiskowych. Ona jest pełna wizji apokaliptycznych, antymasońska, wszędzie spiski masońskie, ale też bardzo mocno antyklerykalna. Ciągle mówiąca o tym, że Kościół jest upadający, księża są upadający, biskupi upadają. Stolica Apostolska upada, nikomu nie wierzyć. Zobaczcie, to jest ton. Który później wraca w wielu, wielu właśnie nieuznanych objawieniach. Już rok później święto oficjum Watykan nakazuje wycofać tę książkę ze sprzedaży i wpisuje ją na indeks, których nie wolno czytać, bo są szkodliwe. Melania przynosi się do Francji, tam wchodzi w kolejny konflikt z biskupem na temat zarządów pewnej fundacji, wraca do Włoch i tam umiera. W 1904 roku. Po jej śmierci wielu zaczyna na nowo propagować jej objawienia. Powstają pisma, które bazując na jej wersji wydarzeń powstaje coś, co jest nazywane później ruchem Melanistów. Do takiego stopnia te historię o tajemnicy Melani i jej interpretacja La Salette, jest rozwinięta, że Benedykt XV. Z tego powodu zakazuje. Jest dekret, który mamy, dekret z 1915 roku, który zakazuje wiernym, świeckim i duchownym badać i dyskutować na temat tajemnicy z La Salet bez pozwolenia swojego biskupa. Jest to zakazane, żeby uciąć w końcu te niespokojne umysły, uciąć szczególnie no, wielu duchownych, który się lubuje. W tego typu sensacyjnych historiach. Robi to papież w 1915 roku, potwierdzając też dekret sprzed 35 lat, kiedy ta wizja objawień Melanii została zanegowana, i też wtedy oczywiście dekrety biskupów z 1951 i z 1954 roku. Czyli tak naprawdę, samo La Salette jest wezwaniem, pięknym wezwaniem Matki Bożej. Każdego z nas, ciebie i mnie, do nawrócenia. Wezwaniem do tego, byśmy zerwali z tym, co nas oddziela od Boga, z bluźnierstwem, szczególnie i z nieszanowaniem niedzieli. Nie ma nic w nich na temat upadku duchowieństwa, antychrysta, końca świata i tego typu apokaliptycznych wizji. Nie tym zajmuje się naprawdę La Salette. Wszystkie tego typu historie, które pojawiają się w książkach nawet na temat La Salette, bazują na opowieściach melani, które zostały zakazane przez kościół, które zostały, o których kościół się bardzo jasno odciął. Więc jeśli promujesz tego typu historie, to wiedz, że robisz coś, co nie jest dobre. Trzeba nam jasno rozgraniczyć, co jest prawdziwym lasalet, a co jest później historią związaną z ruchem melanistów, ruchem zwolenników takich czasami fanatycznych zwolenników melani, teorii spiskowych Związanych z nią. Rozdzielmy to jasno, by nie wprowadzać właśnie pod płaszczem La Salette pewnych niezdrowych nauczań do kościoła. Ufam mocno, że w ten sposób trochę rozjaśniłem ten temat La Salette, by było mniej zamieszania w związku z nim. Jeśli chcesz, postuduj sam teraz jeszcze głębiej ten temat. Ta książka, ale też inne, którą wydaję Saletyni. Są naprawdę godne polecenia, oni są strażnikami tych objawień od 150 lat, są najbardziej wiarygodni w tym temacie. Niech więc te piękne orędzie z La pobudza ciebie i mnie do prawdziwego nawrócenia. Do zobaczenia z Bogiem.